Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Gabinecie Dietetyka. Dzisiaj porozmawiamy na temat hormonów w Gabinecie Dietetyka. Często trafiają do mnie pacjenci już z zdiagnozowanymi zaburzeniami hormonalnymi i wtedy dla nich ustalamy odpowiednią oczywiście dietoterapię, odpowiedni jadłospis, ażeby wspomóc terapię farmakologiczną. Jeżeli chodzi natomiast o pacjentów, którzy przychodzą z różnymi zaburzeniami, natomiast nie mają zdiagnozowanych jako tako u lekarza bądź z wyników badań żadnych chorób, to być może warto zwrócić uwagę na to, jakie dolegliwości mamy i ewentualnie zrobić sobie jakąś odpowiednią diagnostykę. Natomiast jeżeli na przykład zauważasz u siebie, że ty jesz z powietrza, jak to u mnie panie zawsze mówią, że masz problemy ze snem, że masz problemy ze skórą, że wypadają włosy, że miewasz zawroty głowy, bóle stawów, obrzęki, nieregularne miesiączki, że jesteś rozdrażniona, masz zły nastrój, że jest senność po posiłku, że są problemy z koncentracją, to być może problem zaburzeń hormonalnych dotyczy właśnie ciebie. I wtedy właśnie warto zrobić sobie taką, sprawdzić wyniki badań, jeżeli chodzi o pracę nadnerczy, pracę tarczycy, gospodarkę węglowodanową, no i oczywiście hormony płciowe, bo być może występują u ciebie jakieś zaburzenia, że masz takie dolegliwości. Z taką diagnostyką najlepiej udać się oczywiście do endokrynologa, który tutaj na podstawie badań oczywiście będzie mógł dobrać odpowiednią drogę, jeżeli chodzi o leczenie, co jest tutaj naprawdę bardzo ważne, ażebyśmy po prostu poczuły się tutaj lepiej, bo no niestety samopoczucie wtedy naprawdę bywa fatalne. Należy bowiem pamiętać, że hormony to są tacy jakby posłańcy, którzy przekazują informacje między naszymi organami. No i niestety, ale dla naszego organizmu mają ogromne znaczenie i bardzo ogromną siłę. Wpływają na nastrój, na masę ciała, na nasze libido, na wygląd nasz, na poziom naszej energii, tutaj na tkankę tłuszczową niestety, drogie panie. Dlatego warto, ażeby nie, że ma być ich jak najmniej, ma być ich jak najwięcej, one po prostu muszą być w równowadze. I tutaj warto zapamiętać, że to musi być równowaga. Zresztą jak we wszystkim, równowaga jest jednak najważniejsza. Najczęstsze problemy hormonalne zauważyłam, że występują głównie u kobiet i związane są z takimi hormonami jak m.in. estrogen, progesteron, insulina, androgeny, no i oczywiście hormony tarczycy. No niestety narażone jesteśmy w obecnych czasach, dzisiejszych czasach, na to, że musimy pogodzić życie zawodowe z życiem prywatnym, że mamy stres w pracy i stres w życiu prywatnym, że no niestety mamy mnóstwo obowiązków, przez to mniej śpimy, gorzej śpimy. No i niestety dochodzi tutaj do tego wszystkiego nieodpowiednie żywienie. W sumie żywienie, a nie odżywianie. To, co zawsze powtarzam, niestety to też jest tutaj błędem. Jeżeli chodzi o czynniki, na które my mamy wpływ, jako kobieta tutaj, ażeby tych zaburzeń hormonalnych, no może nie, że nie było, ale no żeby nie pojawiły się, może tak, to przede wszystkim brak snu, brak relaksu, jakość snu średnia, bo jeżeli próbujemy zasnąć i co trochę się wybudzamy, no to umówmy się, że ten sen jest raczej średniej jakości. Jeżeli chodzi o naszą aktywność fizyczną, to albo jej w ogóle nie ma, albo jest na przykład ogromna aktywność fizyczna, natomiast do tego bardzo niskokaloryczna dieta, więc pamiętajmy, że wtedy organizm no, też osłabia te nasze procesy metaboliczne. No i oczywiście takim czynnikiem, na który też możemy wpłynąć, jest odpowiednie odżywianie. Także to należy pamiętać, że odpowiednie odżywianie jest jednym z punktów, na który my mamy wpływ i możemy tutaj temu sprostać i naprawdę nie jest to trudne. Także wtedy ja zapraszam do gabinetu, ułożymy odpowiedni plan żywieniowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą dietę odpowiednią tutaj, to warto zwrócić uwagę na to, że niskokaloryczne diety to też jest ogromny stresor dla naszego organizmu, który oczywiście organizm zajmuje się wtedy regulowaniem, tak, produkcją hormonów, niestety będzie oszczędzał energię i zmniejszy szybkość przemian metabolicznych. No i niestety to wszystko będzie powodowało to, że tkanka tłuszczowa, no nie tylko brzuszna, tylko w ogóle tkanka tłuszczowa w naszym organizmie będzie niestety w większej ilości i niestety nie będziemy z tego zadowolone, bo pojawi się celulit, obrzęki, także no nie polecam.
Oczywiście ten proces tego spowalniania no nie jest natychmiastowy. To nie jest pstryk i już jest tu i teraz. Natomiast jest on powolny. Powolutku, po kilku miesiącach takiego ujemnego bilansu energetycznego pojawiają się pierwsze objawy typu wypadanie włosów, zła jakość skóry, zmęczenie, taka jakby zła tolerancja na zimno, więc to najczęściej zauważam u swoich pacjentek. Dlatego, kochani, przede wszystkim oczywiście uważajmy, zwróćmy uwagę, jak i ile śpimy, czy się relaksujemy w międzyczasie, chociaż parę minut znajdźmy dla siebie w ciągu dnia. Zwróćmy uwagę na tą aktywność fizyczną. Na ten moment no, mamy ją trochę utrudnioną, ale chociażby spacery to też będzie dobre rozwiązanie. No i przede wszystkim dbajmy o siebie, szanujmy swój organizm, bo ta nasza codzienność dostarcza nam już wyjątkowo dużo, wiele różnych stresów, stresorów, które mogą naprawdę doprowadzić do totalnego rozregulowania naszego organizmu. Także życzę wszystkim dużo zdrowia, spokoju i zwróćmy uwagę na to, co możemy zrobić dla siebie, ażeby nasza gospodarka hormonalna nie była rozregulowana. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.